Voglio pure un insieme a cosa, ma... Kiedy przyjechaliśmy na farmę Kozinka w Wielkim Blchu, jej założycielka i właścicielka Petra Pajasowa miała pełne ręce roboty. Właśnie przed chwilą pomogła przyjść na świat koźlątkom. Mamy tutaj naszą 3-letnią kozę Liduszkę. Przed pół godziną urodziła 2 piękne kózki, a właściwie koźlątko i kózkę. Maluchom po porodzie trzeba dać mleka, jeśli same nie potrafią jeszcze ssać. Mleko doimy do butelki i dajemy do picia. Jak już nauczą się ssać, to przystawiamy je do kozy i pilnujemy, żeby wypiły wystarczającą ilość. Pochodzę z Uwal koło Pragi i już od dzieciństwa zajmowałam się hodowlą królików i innych zwierząt domowych. Także znałam się również na hodowli świń i koni. Po szkole średniej, po liceum w Rimawskiej Sobocie zdecydowałem się studiować w Czechach, w Pradze, w Wyższej Szkole Rolniczej. Tam pod koniec pierwszego roku poznałem Petrę. Już wtedy hodowała kozy, co prawda tylko 2, ale zajmowała się hodowlą. Ponieważ w okolicy Pragi wszystko było drogie, zdecydowaliśmy się wrócić na Słowację. Mieliśmy tutaj ziemię, mieliśmy jakieś zaplecze. Kiedy moi rodzice zajmowali się rolnictwem, byłem jeszcze dzieckiem, ale właściwie wyrosłem na gospodarce, na wsi, więc mam to już w sercu. To także moje hobby. Kiedy zdecydowałam się, że przyjadę na Słowację, w Czechach kupiłam kozy, chyba 10 sztuk, i przywiozłam je tutaj. Kupiłam anglonubijskiego kozła, czystej krwi, i stopniowo zaczęłam się zajmować hodowlą kóz anglonubijskich. Za oberackim czystokrewnym chowem anglonubijskich koz. Tak jako w każdym podnikaniu, tak i w ramach tego. Jak w każdej działalności, również w rolnictwie, przychodzą ciężkie chwile. Może to być strata plonu, niepowodzenie w hodowli, nieurodzaj, powódź czy coś takiego. Kiedy człowiek ma chęć to wszystko rzucić i zająć się czymś innym. My jednak mamy to do siebie, że nawet jak nam coś nie wychodzi i chcielibyśmy to rzucić, to nie trwa to długo. Szybko znów widzimy, że wszystko ma jednak sens. Se do toho znova pustit. Współczesny człowiek coraz bardziej uświadamia sobie, że jeśli chce być zdrowy, musi postawić na zdrową żywność. Warto w takim przypadku nie zapominać o kozim mleku. Na farmie Kozinka aktualnie jest niezbyt wiele mleka, ponieważ wszystko wypijają koźlątka. Jednak zawsze zostaje go na tyle, żeby Petra mogła przygotować dla rodziny jakiś przysmak. Możemy si wyrobić z tego mleka, pokud budeme mieć dostateczne množství. Z tego mleka możemy wyprodukować dobry, świeży ser. Może być naturalny lub z dodatkami różnych ziół, przypraw czy czosnku. Możemy również wyprodukować piękny, półtłusty ser. To jest zrovna klenovecký sírec. Możemy zrobić pyszne kozie jogurty, naturalne, białe lub smakowe, z dodatkiem marmolady, czekolady, co kto lubi. Jeśli nie wiecie, co zrobić z serwatką, możecie przygotować pyszny, kwaśny napój serwatkowy. To wspaniałe źródło białka, oczyszcza organizm i dostarcza wielu składników odżywczych. Początek jakiejkolwiek działalności nie jest łatwy. W przypadku Petry to było jeszcze bardziej złożone. Nie tylko zamieniła miasto na wieś, ale także ze względu na swojego męża wyjechała do innego kraju. Zaczęła wszystko w nowym kraju, w nowym środowisku.
Po přistěhování vlastně jsem do Blhu. Přijezd do Blhu byl dla mě trudny. Wcześniej miałam więcej możliwości. Mogłam pojechać do miasta, do teatru, na koncert. Tego z pewnością tutaj nie mam. Lecz muszę przyznać, że samego miasta nawet mi tak bardzo nie brakuje. Cieszę się, że tu jest spokój. Nie ma tutaj wielu ludzi. Mamy świeże powietrze, przyrodę wokół. Człowiek może być na zewnątrz, kiedy chce. Kiedy chcemy pojechać na jakąś wystawę do kina, to możemy. Nie mogę powiedzieć, że nigdzie nie chodzimy. Myślę, że jak ktoś chce, to może spełnić się również w rolnictwie. Tylko musi liczyć się z tym, że zwierzęta są na pierwszym miejscu, a dopiero później może zająć się czymś innym. Jeśli ktoś pracuje w rolnictwie, musi się liczyć z tym, że kiedy są żniwa lub rodzą się młode, trzeba zapomnieć o wolnym czasie. Jeśli mimo tego komuś odpowiada taki styl życia, to jest to najlepsze, co mogło go spotkać.